Annuncio vobis gaudium magnum Habemus <frappos> papam Działanie odnowicielskie Ducha Bożego w oczyszczeniu serca. Katecheza świętego Jana Pawła II, wygłoszona 28 lutego 1990 roku. W poprzedniej katechezie przytoczyliśmy werset z Psalmu 51, w którym psalmista, wyrażając żal za ciężki grzech, błaga o miłosierdzie Boże i prosi Pana: Nie odbieraj mi Świętego Ducha swego. Jest to powszechnie znany psalm Miserere, powtarzany często nie tylko w liturgii, ale odmawiany także jako indywidualna modlitwa pokutna chrześcijańskiego ludu, bowiem z dużą siłą wyrazu oddaje uczucia żalu, ufności i pokory, jakie po popełnieniu grzechu budzą się w sercu pokornym i skruszonym. Warto głębiej poznać i rozważyć ten psalm. Idąc śladem ojców i chrześcijańskich pisarzy duchowych, gdyż ukazuje on nowe aspekty starotestamentalnej koncepcji ducha Bożego i pomaga w przełożeniu doktryny na język praktyki duchowej i ascetycznej. Kto pamięta teksty proroków, do których odwoływaliśmy się w poprzedniej katechezie, z łatwością zauważy ich bliskie pokrewieństwo z Psalmem Miserere. Dotyczy to zwłaszcza tekstów z Izajasza i Ezechiela. Zarówno świadomość własnej grzeszności w obliczu Boga, o której mówi fragment księgi Izajasza, poświęcony pokucie, jak poczucie osobistej odpowiedzialności wpajane Izraelowi przez Ezechiela, występują już w tym psalmie. Doświadczenie grzechu i głęboko odczuwana potrzeba nawrócenia Łączy się tu z prośbą do Boga o oczyszczenie serca oraz o nowego ducha. Działanie ducha Bożego nabiera zatem wyraźniejszych rysów, zwraca się ku określonym aspektom egzystencji osoby. Zmiłuj się nade mną, Boże. Psalmista prosi Boga, aby w swym miłosierdziu dał mu oczyszczenie z grzechu. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy. I oczyść mnie z grzechu mojego. Pokrop mnie chizopem, a stanę się czysty. Obmyj mnie, a nad śnieg wybieleje. Wie jednak, że przebaczenie Boże nie polega jedynie na zewnętrznym zmazaniu winy. Nie może istnieć bez wewnętrznej odnowy, do której człowiek sam nie jest zdolny. Dlatego prosi, stwórz o Boże we mnie serce czyste i odnów w mojej piersi, Ducha Niezwyciężonego. Nie odrzucaj mnie od swego oblicza i nie odbieraj mi świętego ducha swego. Przywróć mi radość z Twojego zbawienia i wzmocnij mnie duchem ochoczym. Psalmista posługuje się językiem o niezwykłej sile wyrazu. Prosi Boga, by stworzył w nim serce czyste, to znaczy, by użył swej boskiej wszechmocy i dał początek nowemu istnieniu. Tylko Bóg może stworzyć. Bara. Czyli powołać do istnienia coś zupełnie nowego. Tylko Bóg może dać serce czyste, to znaczy niczym nieskażoną wolę całkowitego podporządkowania się woli Bożej. Tylko Bóg może odnowić wnętrze człowieka. Zmienić go. Od środka. Nadać właściwy kierunek jego świadomemu, religijnemu i moralnemu życiu. Tylko Bóg może usprawiedliwić grzesznika, mówiąc językiem teologii i dogmatu, który tak właśnie tłumaczy sens słów proroka. Dać nowe serce. I psalmisty. Stworzyć serce czyste. Psalmista prosi z kolei o ducha niezwyciężonego, czyli o napełnienie Bożą mocą ducha ludzkiego uwolnionego od moralnej słabości, której doświadczył i którą okazał, popełniając grzech. Jedynym źródłem tej siły, tej niezwyciężoności jest czynna obecność Ducha Bożego. Dlatego psalmista prosi: Nie odbieraj mi Świętego Ducha swego. Jest to jedyne miejsce w psalmach, w których pojawia się określenie Święty Duch Boży. W Biblii hebrajskiej występuje ono jedynie w tekście Izajasza, który w swych medytacjach nad dziejami Izraelitów opłakuje ich bunt przeciw Bogu, przez który zasmucili jego świętego ducha, i wspomina Mojżesza, mówiąc, że Bóg tchnął w jego wnętrze swego świętego ducha. Psalmista ma już świadomość wewnętrznej obecności ducha Bożego jako stałego źródła świętości. Prosi więc: Nie odbieraj mi ducha. Łącząc tę prośbę z inną, nie odrzucaj mnie od swego oblicza, wyraża myśl, że posiadanie świętego ducha Bożego wiąże się z obecnością Boga we wnętrzu człowieka. Prawdziwym nieszczęściem byłaby utrata tej obecności. Człowiek, dopóki przebywa w nim duch święty, nie tylko stoi wobec Boga twarzą w twarz, jakby kontemplując jego oblicze, ale posiada w sobie Boską Siłę która kieruje jego postępowaniem. Poprosiwszy Boga, by nie odbierał mu swego świętego Ducha, psalmista prosi z kolei o przywrócenie radości. Modlił się o to już wcześniej, błagając Boga o oczyszczenie, z nadzieją, że nad śnieg wybieleje. sprawbym usłyszał radość i wesele, niech się radują kości, któreś skruszył. Ale w procesie psychologiczno-myślowym, z którego rodzi się modlitwa, Psalmista uzmysławia sobie, że zmazanie wszystkich win nie wystarczy, by dostąpić w pełni tej radości. Najpierw musi zostać stworzone nowe serce, a w nim niezwyciężony duch, co wiąże się z obecnością Świętego Ducha Bożego. Wtedy dopiero psalmista może prosić: Przywróć mi radość z Twojego zbawienia. Uczucie radości. Jest konsekwencją odnowy, jaka dokonuje się w człowieku w chwili stworzenia czystego serca. Jest rezultatem narodzenia się do nowego życia, jak wyjaśnia sam Jezus w przypowieści o Synu Marnotrawnym. Ojciec dający przebaczenie jako pierwszy cieszy się i pragnie dzielić ze wszystkimi radość swego serca. Psalmista pragnie, by wraz z radością napełnił go duch ochoczy, a więc duch męstwa i czynu. Prosi o ten dar Boga który wedle słów Księgi Zajasza obiecał zbawienie słabym. Zamieszkuję miejsce wzniesione i święte, lecz jestem z człowiekiem skruszonym i pokornym, aby ożywić ducha pokornych i tchnąć życie w serca skruszone. Zauważmy, że po sformułowaniu tej prośby, Psalmista deklaruje gotowość do współpracy z Bogiem w nawracaniu grzeszników. Chcę nieprawych nauczyć dróg Twoich. I nawrócą się do ciebie grzesznicy. Ujawnia się w tym kolejna znamienna cecha wewnętrznego procesu, jaki zachodzi w sercu, któremu właśnie zostały przebaczone grzechy. Człowiek szczerze pragnie uzyskać ten dar także dla innych i zobowiązuje się działać dla ich nawrócenia. Ten duch czynu budzi się w nim dzięki obecności Świętego Ducha Bożego i jest jej znakiem. Uradowany swym nawróceniem i pełen zapału, psalmista wyraża wobec Boga pewność, że jego działanie będzie skuteczne. Nawrócą się do ciebie grzesznicy. Ale także ta pewność wypływa z przekonania o czynnej obecności wewnętrznej siły, jaką jest ów duch święty. Kolejna myśl wypowiedziana przez psalmistę ma charakter uniwersalny: Moją ofiarą, Boże, duch skruszony. Nie gardzisz Boże sercem pokornym i skruszonym. Prowadzi go do proroczego wniosku, iż nadejdzie dzień, gdy w odbudowanej Jerozolimie ofiary składane zgodnie z prawem na ołtarzu świątyni będą podobały się Bogu. Odbudowa murów Jerozolimy stanie się znakiem Bożego Przebaczenia. Potwierdzą to także prorocy: Izajasz, Jeremiasz i Ezechiel. Ale najistotniejszą ofiarą pozostaje niezmiennie owa ofiara ducha składana przez człowieka wraz z pokorną prośbą o przebaczenie pod wpływem ducha Bożego który dzięki skrusze i modlitwie nie został mu odebrany Psalm Miserere jak widać na podstawie tej zwięzłej prezentacji jego głównych wątków jest dla nas nie tylko piękną modlitwą nie tylko wzorem ascezy pokutnej ale również świadectwem do jakiego stopnia rozwinęła się w Starym Testamencie koncepcja ducha Bożego przygotowująca stopniowo objawienie Ducha Świętego w Nowym Testamencie. Psalm ten stanowi zatem doniosłą kartę w dziejach duchowości Starego Testamentu, zmierzających, pośród wielu niewiadomych, ku nowej Jerozolimie, która będzie stolicą Ducha Świętego.